Pośród wielu dobrych wiadomości, jakie odkrywamy w Ewangelii, jest jedna dość zaskakująca. Otóż Ewangelia nam podpowiada, że można zmienić nie tylko przyszłość, ale także przeszłość. Gdy z perspektywy lat spoglądam na różne wydarzenia z mojego życia, to zupełnie inaczej oceniam to, co się wydarzyło, zupełnie inaczej niż oceniałem te same wydarzenia wiele lat temu, gdy one się działy, gdy były jeszcze świeże. Ale gdy nabieram dystansu i zaczynam rozważać w moim sercu, cóż mogłoby to znaczyć, jakie dla mnie dzisiaj ma znaczenie to, co wydarzyło się wiele lat temu, to zaczynam rozumieć, że to już nie jest to samo wydarzenie. Bo ono nabrało w tym momencie sensu. Wydaje się czasem, że łatwiej jest zmienić właśnie przeszłość, nazwać ją, nadać jej sens, niż przyszłość, często tak bardzo zagadkową i niewiadomą. W Ewangelii, którą zwykle czytamy w okresie Bożego Narodzenia. Są słowa mówiące o Maryi, że Maryja rozważała w swoim sercu wszystko to, co się działo. I na tym polega ta szczególna modlitwa Maryi. Maryja, która rozeznaje, która rozważa w swoim sercu coś, co wydaje jej się jeszcze niezrozumiałe, tajemnicze, zaskakujące, może zbyt trudne. I pewnie podobne pytania zadawała Maryja sama sobie, pytania, które możemy dzisiaj również i my zadać, patrząc na rok, który minął, dlaczego to się mnie przydarzyło? Jakie znaczenie to miało, jak to mnie zmieniło? Jak po tym, co spotkało mnie, patrzę teraz na świat, na ludzi, czy odnajduje dzisiaj sens w tym, co kiedyś było trudne, niezrozumiałe? Rozważanie sensu, sensu tego, co się wydarzyło kiedyś, rozeznawanie, co w tym wszystkim Pan Bóg miał nam do powiedzenia, to nie była tylko jednorazowa postawa Maryi. Maria nieustannie rozeznawała, to była jej szczególna modlitwa, co miały znaczyć słowa Archanioła Gabriela. Dlaczego musiałam rodzić w Betlejemskiej grocie? A ci pasterze, tacy rozradowani, którzy przyszli do tej groty, cóż to miało znaczyć? A jaki miało sens to, że dwunastoletni Jezus zgubił się? Co Bóg Zamierza względem mojego życia. I oprócz tej modlitwy rozważania, rozeznawania w sercu tego wszystkiego, co jeszcze tajemnicze, do końca nieujawnione, niezrozumiałe, jest jeszcze modlitwa uwielbienia. Modlitwa, którą znamy z kart Ewangelii, Uwielbia moja dusza Pana. Uwielbia moja dusza Pana, bo wielkie rzeczy uczynił, i chociaż nie rozumiem jeszcze tego, to rozważam w sercu ich znaczenie, ich sens, zachowuję w sercu, bo to jest coś ważnego i proszę Boga, by odsłonił przede mną tajemnicę swego działania. Bóg błogosławi nie tylko na przyszłość. Bóg również nam błogosławi w odczytywaniu naszej przeszłości. I to, co może wydawało się kiedyś przypadkowe, może zbyt trudne do uniesienia dla nas, to wszystko mogło mieć sens. I kiedy ten sens odkryjemy, kiedy ten sens odnajdziemy, to te wydarzenia już nie są te same. To one układają się nam w coś bardzo logicznego, pokazują nam drogę, jaką przeszliśmy. I choć wtedy płakaliśmy, to dzisiaj te łzy, te łzy pokazują, że szliśmy właściwą drogą, drogą, która doprowadziła nas do tego dnia dzisiejszego. I inaczej spoglądamy w przyszłość. I te burze, i te wichury, przez które przechodziliśmy, uczyniły nas mocniejszym, tak jak drzewo. Które podczas burzy ugina się, ale się nie łamie, zapuszcza korzenie jeszcze głębiej w ziemię. Niech Pan Bóg błogosławi nam w nowym roku, pokazując nie tylko przyszłość i możliwości, jakie stoją przed nami, ale niech również uzdrawia naszą przeszłość i pomaga nam tę przeszłość przemieniać nadawać jej sens, nazywać, wspominajmy i czyńmy z trudnych wydarzeń wspomnienia o tym, jak Pan Bóg nas prowadził, czasem trudną drogą, krętą drogą, tajemniczą drogą.